Cześć wam, cześć moi drodzy. Jestem Moskit i postanowiłem po 3 latach od premiery wrócić chwilowo do X-Rebirth. Mam dzisiaj jakieś 3 godzinki do 4 wolnego czasu, więc w sumie postanowiłem sprawdzić sobie, co tam w X-Rebirth słychać, ponieważ ostatnio trochę łatek, trochę patchy i tym podobnych rzeczy ogólnie rzecz biorąc wyszło do X-Rebirth po tych 3 latach od premiery. W tym momencie w tę grę chyba w końcu da się grać. I tutaj padło ciekawe pytanie, czy wiesz coś o społeczeństwie do X-Rebirth. Nic nie wiem i z tego co wiem, nie spodziewałbym się tego spolszczenia, stety czy niestety. Więc weźmy sobie nową grę. Przy okazji mam tam w tle odpalonego autodaka, czyli to, że będzie się głośność gry będzie się dynamicznie ściszała i podgłośniała, gdy ja będę mówił. I mam nadzieję, że to ładnie zadziała. Weźmy sobie kampanię, zobaczmy czy kampania, bo pamiętam, że na początku kampanii można było już wykryć, czy ta gra działa dobrze, czy nie działa dobrze, ponieważ w dniu premiery ta gra działała tragicznie, naprawdę tragicznie. Witam wszystkich, tutaj wpadli na streama, na czata, są grzeczni, mili, przyjaźni, ciekawe pytania zadają i w ogóle. Normalny poziom trudności, a co? A więc... działa czy nie działa? No coś się ładuje, to na pewno. Encyclopedia. Historical ships. Pride of Albion. This prototype built by John Fergo in 2932 was a technical masterpiece based on blueprints by engineer Balaji. Its great flexibility in engine performance, as well as weapon, shield, and hull technology, would have made it the first choice for any military organization. The model, however, never got into mass production due to excessive costs involved in building the main structure. The only prototype was bought by the Argon government and played an important role in the Terran conflict as well as the Plutarch Revolution in Albion, where it was registered under the Taladi Faalos Tisanos Hunas. The ship was last seen heavily damaged in a massive battle against the Plutarch Mining Corporation and was registered as lost in action. Not quite destroyed yet. I think I have an update for this encyclopedia entry. Encyclopedia. History. Albion Revolution. Immediately following the surprising Great Gate shutdown of 2947, the Plutarch Mining Corporation started a revolution against the Argon government forces stationed in the Albion solar system. Unable to call in any reinforcements from their home systems, the Argon military was defeated and PMC instantiated a provisional government. Despite the decades of being disconnected from the Gate network, the PMC government has since been an enormous success and brought wealth, prosperity, and security to all the people of the Albion system. Note, article locked. No updates allowed. Yeah. Heard it all before. No dobra, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o wprowadzenie fabularne. Co nam tu po prawej na dole na ekraniku widać? Coś leci do nas. Yes, I hear you. I've got system failures. I need to dock. A dokuj, panie, a dokuj. I think there's a docking port here, but I'm not sure if it's working. You'd better be sure. I'm coming in hot. Tak, Barton, ta gra była zepsuta i ponoć ją naprawili. Trochę. Hey, are you all right? Yeah, I'll be fine. Thanks. How'd you end up in that pod? I was attacked in the highway. It happened so fast. They could still be nearby. I checked. You were the only ship out there. We can head for the nearest station, but it'll take a while. This ship's not in the best shape. If they come after me, then we're in trouble. Let me take a look. No, kobieta bardzo ładna, trzeba przyznać.
Nie da się ukryć. Dobrze, Maciek, w lutym miał wyjść jakiś dodatek z nową rasą czy jakoś tak i po tym dodatku jeszcze parę patchy mieli spolszczenie wypuścić. Jak mówiłem, nie wiem co ze z przypadku spolszczenia, ale w tym miesiącu, w sumie parę dni temu wyszedł ten dodatek Home of Light. Ja go niestety nie mam, ale jeżeli gra będzie warta uwagi w końcu, to może się zastanowimy nad nim. To się bądź, że nad nim zastanowimy. If this is some elaborate plot to steal my ship, you should have waited until I finished repairs. You're not kidding. This thing's a mess. You an engineer? Technician. I work for the Heart of Albion, performing safety checks for working areas, ships, production lines, that kind of thing. Yisha Terran. Ren Otani. And if I'm not mistaken, this is the Pride of Albion. You know your ship. I found it dumped not too far from here. I've been trying to restore it, and some joker thought it'd be funny to recode its ID to Albion Skunk. I should probably let my people know I'm all right. Can't help you there. I was out here looking for a replacement high gain transmitter. It's probably best if we head to some station. We'll get going after I warm up the engines a bit. Dobra, po czym wiem, że gra działa już lepiej. Streamuję i gram na tym samym komputerze. I w tym momencie mam 60-70 FPS-ów. Wcześniej, streamując z drugiego kompa i grając na tym kompie aktualnym, miałem około 30. W tej samej scenie, z tego co pamiętam, więc wydaje mi się, że to już jest dość dobry znak, dobra zapowiedź, że tak to ujmę. Dobra, przyspieszamy i zwalniamy itp. itd. Możemy to robić albo ZX, albo kółkiem od myszki, z tego co wiem. It's only some PMC ships exiting the highway. Almost ready. Did you know that your boost engines are disabled? Yeah, they've never worked. Something to do with... Hold on! Woo! What the hell was that for? Those were Plutarch security ships. You don't just pull off a burn like that in their faces. Relax, they won't catch up for a while. Look, I've got a friend on a station near here. Get me there and we'll get most of your systems back online. Check this out. Try that. Maneuvering thrusters should be more responsive now. Dobra, czy mam ten Lady Outpost? Tak, to jest jedno z tych DLC. I z tego co pamiętam, te DLC było rozdawane za darmo przed premierą i ja właśnie udało mi się dostać je za darmo przed premierą, nie? Skusie rzecz biorąc, tak, skafander z dekoltem. Your systems were in safe mode. Did she get into a fight? She's been like this since I found her. How about we get to that station? Dobra, musimy dostać się do jakiejś stacji. Jeśli chodzi o jakieś zawiłości fabularne, to jeszcze nimi później się zajmiemy. Maciek, no staraj się nie rzucać ze skał. Ktokolwiek by ci tak nie kazał zrobić. Dobra, dostaliśmy się na autostradę. A co? Te w ogóle autostrady poprawili, bo wcześniej autostrady były taką dosłownie minigrą, która miała bardzo ograniczone pole manewru. A teraz widzę, że ta minigra została troszeczkę zamieniona na coś bardziej realnego, że tak to ujmę. Nawet to wygląda fajnie, nie? O wiele lepiej niż wcześniej to wyglądało. That's the Badlands colony up ahead. It's not exactly a model of comfort, but it's welcoming enough. No. Co my tu mamy? Station information added to ship computer database. Module information retrieved. Dock location added to ship computer database. A zadokujmy. Requesting permission to dock. Docking permission granted. Encyclopedia. Map. Badlands Mining Colony. The Badlands Mining Colony is one of the oldest mining facilities in Albion. Initially a high-yield but sizable rock, it was colonized by the Plutarch Mining Corporation in the year 2942, until Albion became isolated from the rest of the universe due to the Great Shutdown. It served as the unofficial capital.
So, you want me to patch up this old junker for free? It's nothing too major, and I think I've earned a few favors. You've got one. One favor. You're more trouble than you're worth. Okay, guy. I'll get your ship into a decent state. That includes the weapons, so you'd best keep quiet about where you got them from. There are some components around here I could use. Look around for them while I get set up. I'll leave you boys to it. Dobra, wersja skrócona dla osób, które być może nie znają kompletnie świata X. Mniej więcej cały świat, cały wszechświat X był połączony różnego rodzaju bramami między sektorami. No i tych sektorów było bardzo dużo, takich układów słonecznych można powiedzieć, było bardzo tam wliczonych w setki. Po jakimś dziwnym, niewyjaśnionym zdarzeniu wszystkie te bramy zostały ze sobą rozłączone, nie ma już możliwości podróżowania między tymi sektorami i teraz każdy sektor musi radzić sobie, powiedzmy, że tak jakoś osobna i my gramy właśnie jednym z takich sektorów, tak? X-Rebirth skupia się na tym, że akcja dzieje się w jednym takim sektorze. Oczywiście ten sektor jest o wiele większy, nie? I te dystanse są oczywiście tak, że ta gra jest ogólnie wielka, tak? Tylko chodzi, jeżeli chodzi o taki wszechświatowy punkt widzenia, no to jest to jednak jeden tylko z takich kilku dosłownie sektorów, nie? Albion, dokładnie rzecz biorąc. I no, my wcielamy się tutaj, kilka lat minęło od tego incydentu, my wcielamy się takiego kolesia, który znalazł właśnie ten statek Albion Skunk, czyli taki eksperymentalny statek, który może pełnić wiele różnych funkcji. My go znaleźliśmy i właśnie naprawiliśmy, spotkaliśmy koleżankę, która potrzebowała pomocy, pomogliśmy i ona nam pomoże odnowić, odrestaurować statek itp. itd. Tyle wiem ogólnie na tę chwilę, jak to mniej więcej wygląda, ponieważ dalej zbyt daleko nigdy nie doszedłem. Ogólnie wygląda na to, że gra po prostu słabo, powiedzmy szczerze, działała. Czy mam wysynka? A właśnie nie mam. Tylko wysynk w tym momencie będzie słabym pomysłem. Tylko, no, właśnie podejrzewam, że na streamie trochę słabo wygląda. Have you not found them yet? No, to może trochę słabo wyglądać na streamie. Ale mam aktualnie... Dobra, włączmy wysinka. Nie jestem tego przekonany pomysłu, ale chyba trzeba będzie to zrobić. Cześć, czy on się w końcu włączył? Nie włączył, włączył. Cześć, Burosek. Dobra, jest wysink. Powinno to na streamie trochę lepiej wyglądać, wydaje mi się. No i ogólnie możemy też po stacjach chodzić sobie i je rabować, w skrócie rzecz ujmując. Tak, nadal można każdemu podkaleć z szafek. Koleś ma naprawić nam statek, a żeby naprawić nam statek, musimy mu znaleźć rzeczy, które tutaj są gdzieś porozrzucane, które możemy zebrać. Spoko, nie? Żaden bym się tego nie spodziewał, Żodyn. Że tak można określić stację, Żodyn. Kerbali dzisiaj nie przewiduje. No, a chyba, że wystarczająco zebraliśmy tego złomu. If I were doing this, we'd better do it right. You should get on board and prepare to give a test run. That Yisha girl, she's nice and all, but don't expect things to be simple with her around. She told me she was with the Heart of Albion. Sounds pretty respectable. Sure, but the Heart of Albion aren't the PMC's best friends, are they? I say spend the time in her world. Heart of Albion will either get you into charity work or cyber terrorism. Never a dull day. Thanks for the help. A, ważna kwestia teraz taka. Ta cała Yisha, ta nasza koleżanka, należy do ugrupowania Heart of Albion, serce Albionu. I ona niespecjalnie dobrze stoi w kontaktach z PMC, czyli Plutarch Mining Corporation, czyli korporacją, która przejęła władzę po tym, gdy właśnie przestały działać bramy, nie? To międzygwiezdne. I no nie są te zbyt miłą korporacją. Jak to korporacje mają tego typu, że nie są zbyt fajne w przyszłości. Czy jakieś patchy wyszły, że tak wróciłeś do tej gry? Tak, właśnie o to chodzi, że po 3 latach w końcu wyszło kilka patchy. To już jest wersja X-Rebirth 4.0. W końcu da się w to ponoć grać. Właśnie to chcę sprawdzić, bo aktualnie jestem dość pozytywnie zaskoczony. Cześć, Walsio. Systems are looking good. Weapons are working. Let's give the targeting system a run through. Mission
Offer stored in ship computer database. Teraz jakieś żółte cele. Gdzie są żółte cele? O, są żółte cele. Mogę poćwiczyć strzelanie do nich. Są już skrzynki cebuli w Scrap Mechanic, o mój Boże. Jak mogę zmienić broń? A, prawym strzelam, dobra. Ale trochę słaba ta broń. Jak się zmieniało broń? N. O, i to ja rozumiem. Co my tu mamy? Jakiś kontener z jakimiś minerałami. So, did you manage to contact anyone? Yeah, they know I'm okay. I'd hate to be a bother, but could you take me to them? It's not far from here. Dobra, niech ci będzie dziąho. Given how well the skunk is performing, it's the least I can do. Thanks. I'll mark the location in your guidance system. We'll be meeting with the Heart of Albion ship to pick me up. Musimy naszą koleżaneczkę odwieźć do statku. So, what do you do for Heart of Albion? Nothing stable. The odd job here and there. More to keep me busy than make money. A freelancer then. Not a bad job if you can find enough work. My father worked for Plutarch Mining Corporation for many years. Seeing how stressed he became, I don't think corporate life is for me. He's gone now. He left me enough that I can choose what I want to do. If you want to spend your time restoring old ships, you've found a good one. There's a highway crossing in the next zone. Get ready to it. We should fly over to the other highway now. Nie można lądować na planetach Dorion. To nie jest tego typu gra. Dobra, musimy tu skoczyć teraz do tej autostrady. Object information added to ship computer database. Zobaczę, że nie będę jakoś się szczególnie mędrkował w tego typu grze i dużo gadał, ale nie jestem specjalistą w niej. Ja na przykład, czy mam tu jakichś w ogóle nieznajomych, czerwonych, których mógłbym w teorii o Boże, chyba przypadkowo wyskoczyłem z autostrady. Ponieważ nie mówię, no nie do końca dużo spędziłem godzin w tej grze, przez to, że ona była po prostu mega, mega słabo działającą grą. Jeszcze te kilka miesięcy temu, powiedzmy. Wadzie w sumie kilka lat, ale dobra. Dobra, trzeba wyskoczyć, wyskocz, wyskocz. Aha, a w sumie dobrze. Szósty odcinek Kerbali ze streama na tubie. Nie wiem, najpierw muszę go nagrać, jak nagram to będzie. Znaczy, no ze streama, no to jak go nagram to będzie, no nie mam na razie niczego takiego. Cześć Exor. Czy nie było przyspieszenia jak za kimś lecisz? No właśnie, Bartem, wcześniej było coś takiego, ale zmienili tu całą mechanikę tą, nie? Aha, dobra, skontaktujmy się z HDA Aram. To the Albion Skunk. I take it you have Yisha Terran on board? This is Ren Otani. Yes, she's here. Should we come in to dock? I'm sorry, Yisha, but we can't risk it at the moment. Captain Otani, I'm transferring some credits to your account as we speak. I hate to be so abrupt, but time is short, and bringing Yisha on board could potentially put her and others in danger. I'm sorry, but I have to say, I'm confused. You want her to stay here? I'm sure Yisha can elaborate. She is currently better off with you than with us. Consider this a passenger transport job, Captain Otani. A well-paid one at that. We'll be in contact when this all blows over. What? I didn't know he was going to do that. So now what? You're the captain. What would you normally do? I have a freighter parked up not too far away. How about we head there and you explain what this is all about? Propozarko... Propos dokowania. Zadokowałem, tylko to już nie było nagrane. Ogólnie misja zakończona pełnym sukcesem, skrócie rzecz mówiąc. We do what we can. Plutarch has operations you wouldn't believe existed. What I do is find the evidence and get it to Borman. Starting to think Borman didn't pay me enough.
Maybe the less you know, the better. We're not some crackpot group. Many in Heart of Albion are old Argon military veterans. They're pretty much the last of the Argon Federation in Albion. And then Plutarch came to power after the gates shut down. You should be happy Plutarch even tolerates your group. I'd like to see them try and shut us down. Czy można w tej grze sterować bardzo dużym statkami, czy tylko te małe statki? Wiesz co, można posiadać całą w ogóle flotę statków, tylko problem jest taki, że niestety w tej części kompletnie skopali kwestię tego, że masz tylko jeden statek. Tylko jeden jedyny wyłączny statek, nie masz więcej ich, nie? Znaczy, możesz mieć więcej, ale nie możesz nimi sterować, o, w ten sposób może powiem, nie? To jest strasznie takie... No, kompletnie nie tak ta seria wyglądała wcześniej. O, wylatuj. Dlatego właśnie wiele osób nie przepada za X-Rebirthem, nie? Ale ponoć mówię, ponoć w końcu poza tym drobnym mankamentem, że możesz tylko sterować jednym statkiem na raz, to ponoć w końcu ta gra działa i wygląda i jest fajna. Ponoć. Auć, auć. No i trafiliśmy do innego trochę sektora aktualnie. Co to w ogóle jest tutaj? Co to lata w ogóle tu? Jakiś SS Domersz. Kimkolwiek on jest w sumie. Strzelają się. Muszę tam podlecieć. Tak, to jest ten shit, co wszyscy hejtowali, dokładnie tak. Ponoć w końcu po 2-3 latach działa. Czy te autostrady działają tylko się w jednym kierunku? No, w jednym kierunku. Albo w jednym, albo w drugim, nie? Aha, w sensie, dobra, masz różne nitki, które z tego co wiem właśnie ciągną się w jednym kierunku. No, wylatuj z tej autostrady. Nie, kazali mi wylecieć i co? Nie ma w tej grze multika. Zaraz, za 700 km mam wylecieć? Ktoś mnie coś tu oszukał. A to spoko, za 6 lat pewnie DayZ wyjdzie z alfy, no. Będzie beta w końcu. Coś ciągle... Coś mnie tu nie pasuje. Wiem, że to jest widok, tylko nie pamiętam jak to się robiło. Można w końcu łączyć widok za statku. Niespecjalnie nie pamiętam jak to się robiło. ...700 km w kosmosie. No, wiesz, to są bardzo uproszczenia, to nie jest symulator. Więc to akurat takie uproszczenia mi akurat jakoś specjalnie nie przeszkadzają. Jednostka jak jednostka, dobra jak każda inna, że tak to ujmę. No właśnie F2, ej, wcześniej wcisnąłem F2 i nie zadziałało, lol. Dobra. Entering frozen circuit. Tylko trochę ten ekran jest taki trochę z pupy. Ale jest. Ej, w końcu jest, ej, wow. Ale faza. Ej, w ogóle, ej, właśnie. Dobra kwestia, dodali w końcu możliwość rozglądania się po kupicie, lol, tego wcześniej nie było. Ale faza. Kurde, w końcu człowiek czuje się jak w prawdziwym statku kosmicznym, znaczy może nie prawdziwym, ale... Cześć, astrofaza, Piotruś. Ty, no w końcu, powiedzmy, że ma to ręce i nogi, powiedzmy. Wcześniej specjalnie miało. There she is. I can't say I've used her for trading much. Never got around to finding a crew. Were you expecting company? Are these drones yours? No, I can't say they are. They're headed this way. Siema. Did you ever have a quiet day? Drony nas atakują. Żaden problem, żaden.
You should move the ship. A boarding party may be on the way. I guess they saw a ship just sitting here and thought it would be an easy steal. We should check the nearby stations. There are usually pretty capable freelance captains. Statek, nie wiem, flagowy, transportowy, nie wiem jak to nazwać. You know just the guy. Not specifically, but I think I can point you in the right direction. Dobra. Musimy zapewnić nasz ten stateczek ekipą. Żeby nam go nie podebrali, z tego co rozumiem. Normalnie prawie jak w Elitce. To wyszło sporo przed Elitką. Po całej serii wcześniejszej nie wspominając, która była po prostu mega. O Boże, w końcu wprowadzili boczne menu, którego wcześniej nie było. Ale faza, w końcu, Boże. Wcześniej go nie było. Boże, jak dobrze. Ale fajnie. Dobra, czy mamy aktualnie tak, mamy dwa statki, Albion Skunk i Rahanas. Container i energia, cokolwiek to znaczy w tym momencie. Should be able to gather information on objects like stations when you pass nearby. There are sometimes opportunities to find discounts which can pay off later. Entering Respite Splint. Musimy zadokować tutaj w tej faktorii. Gdzieś w pobliżu to jest. O! Nie, to strasznie nie przepadam za X-Rebirthem, nie przepadałem przynajmniej. Pod tym względem, że gra jest strasznie mało czytelna, naprawdę. Tutaj wielu rzeczy trzeba się tak bardzo domyślać, że mnie trzeba było, że masakra. Było to o wiele mniej wszystko czytelne niż w poprzednich częściach. W poprzednich częściach to było nieczytelne. Więc właśnie. Dobra, możemy teraz zadokować tutaj, wlecieć, albo możemy sobie pobadać tą stację i pozdobywać jakieś zniżki z nią związane. Nie wiem, czy to jest sens, ale to zrobię. Po prostu pobadać sobie poszczególne elementy. Ojej. Ale to już mamy zbadane. Jestem pewien. Ale chyba tak. No to by wyglądało, że chyba tak. Co my tu jeszcze mamy? Jakiś tutaj bar. Jakieś zlecenia czy coś, ten deseń. Jakieś inne, tylko nie do końca wiem, co znaczy, jak są jakieś takie znaczki z minusami na przykład. Nie do końca wiem, co to znaczy. Mówię, tak jestem bardzo taki, jakby to mówiąc, taki bardzo nieobcykany, jeżeli chodzi o Rebirtha. Poprzednie gry to miałem w małym paluszku, a tego niestety tak jest mi strasznie ciężko strzaić, nie? Jakoś nie potrafię się przestawić do tych wszystkich rzeczy. Ale gra jest ładna, to co by nie gadać o niej, to jeżeli chodzi o jakość grafiki, to mało która gra może się z nią równać, nie? Kompletnie. Co jak walnie w czerwoną skrzynkę na autostradzie? Nie wiem, gorzej jak walnę w niebieską policyjną skrzynkę na autostradzie, wtedy zacznę się martwić. Okej, tu sobie pobadaliśmy te elementy. Coś jeszcze jest gdzieś w okolicy do zbadania tego typu elementów. Chyba nie, nie widzę. Chociaż w sumie wszystkiego widzę, nie odblokowałem jeszcze. Co ciekawe. Duża strasznie ta stacja. Ogólnie te stacje są strasznie duże.
warto zauważyć. Bardzo, bardzo duże. Można też potem samemu stawiać takie stacje, nie? Co ciekawe. Można potem samemu stawiać, ale no ja do tego momentu kompletnie nie dotarłem, nie? Odbiłem się po prostu, że tak to ujmę. Od momentu, gdy stawia się właśnie własne stacje. No klimat jest mega, boże. O. Strasznie dziwnie się steruje w tej części. Jakoś inaczej, nie wiem, jakoś... Może mi się tylko wydaje, ale jakoś inaczej mi się kiedyś sterowało w tych poprzednich częściach. Jakoś byłem bardziej przyzwyczajony, ale może tylko po prostu kwestia przyzwyczajenia. O i stop, o, odblokowałem 100% wszystkich takich znajdziek na tej stacji. A to znaczy, że będę miał ponoć jakieś lepsze ceny itp. itd. Czy w tej grze można rozwalać stację? Podejrzewam, że można, ale nie powiem ci jak. This is the Albion Skunk, requesting permission to dock. Docking approved. Glad you could visit us. Keep out of trouble. Don't be shy. Try speaking to someone. Don't believe everything they say, especially if it's about how qualified they are. If I'm ever looking to hire someone or get a good deal, I usually try to sweet talk them. Mamy ich jakoś przekonać do siebie, tak? Cokolwiek miałoby to znaczyć. Hey, my friend. Show me your skills. Show me your skills, please. Accepted. Nie znam. To jest kapitan. No dobra, zatrudnijmy cię. Stać nas na to? Stać. You'll never look back after hiring me, sir. Czy można dobrze statki? Tak, ale nie powiem ci dokładnie jak. Wiesz, znaczy podejrzewam, że po prostu kupują rzeczy, nie? Ale no. Mechanik. A mechanika nie będziemy potrzebować. Wiem, że kapitan jest potrzebny, ale mechanik chyba też, nie? Przydałby się jakaś latarka w tej grze. W ogóle symulator złodzieja tak naprawdę, nie? Stacyjny symulator złodzieja. Trochę bez sensu ten dodatek z kradzeniem rzeczy. Pokaż CV i list motywacyjny. Co z Rebel Galaxy? No trzeba je do niej wrócić, tylko czas trzeba mieć. O, siema Jakubi. Jakubi, słyszałem, że dzisiaj podróż odbywasz. The computer can store information on this zone as well as trade offers on stations. There are some raczej nie. Czy w Albion Prud też jest wychodzenie ze statku i stację? Nie, nie ma. Nie ma. Ale jest o wiele za to bardziej rozbudowana gra, tak naprawdę. Tak mi się wydaje, nie wiem. Ciężko powiedzieć. No właśnie, ja też statki zbytnio nie grałem, nie? Dobra, dokujemy do naszego statku. This is the Albion Skunk. Tak jakby. To jest nasz statek. W sumie całkiem spory. To nasz kontenerowiec. Trzeba przyznać, że całkiem spory. Call remotely. Kapitan Pico Hank. Hey, my friend. Czekaj, czy mogę na przykład zmienić im mogę zmienić imiona na przykład.
Dobra, detale. Czy jest tu coś o załodze? Jest. Czy mogę na przykład mu zmienić imię, tak z ciekawości? Na przykład, nie wiem, prowadził to kapitan, nie wiem, Fulje na przykład. Chyba niestety nie. Nie ma czegoś takiego. Może trzeba będzie poszukać moda, może na to będzie mod. Ciekawe w sumie. Albo na przykład w plikach gry, żeby to zmienić. Bo co? Ej, to było całkiem spoko. Elitka i Star Citizen wygryzają tego nowego X-a i to na śniadanie. Ale wiesz co, Saduś, to jest kompletnie inna gra od Elitki i Star Citizena. Tak naprawdę. Jest to ten sam gatunek, ale kompletnie inna gra. Kompletnie inny w ogóle, wiesz, wszystko. Add to squad. Good to speak to you, sir. Join my squad. Now in your squad. No i co, on będzie za mną podążał, tak? You could also find an engineer or a defense officer. They'll improve the capabilities of your ship. It's a little late for that. We have company. Looks like those pirates want to know what happened to their drones. You'd better defend yourself. Whoa. It's intact, but deactivated. Maybe risky. It's worth a shot. Whoa. Atakuj ją. No właśnie nie, jest to kompletnie inna gra. Tamte gry masz multiplayerowe, to masz grę singleplayerową. W której możesz budować swoje własne imperium. Ja nie słyszałem, żeby w Elitce albo w Star Citizen mógł budować własne imperium, miał fabułę. Przypominam sobie przynajmniej. Są go dwie kompletnie różne gałęzie Space Simów, jak dla mnie. Przydałaby nam się lepsza broń, szczerze mówiąc. Bo ta jest G warta. Trochę obrywamy. Czy w Kinetic Void grałem? Kojarzę tytuł. Kojarzę, ale nie grałem. Boże, atakują nas. Gdzie one są? Gdzie oni są? Kuźwa, chodź tu. Nie będzie faila, będzie dobrze. Kuźwa nawet nie mogę... Bole, mam w ogóle tutaj rakiety. Wystaj mi te kuźwa rakiety. O, pięknie trafiłem rakietami, cudownie. Tylko te rakiety są giewarte także. No, dobra, jeden padł. Muszę sobie uzbrojenie widzę ulepszyć zdecydowanie. O, spierdzielił. Dziadów jeden. Saduś, uwierz mi. Star Citizen i Elite, a seria X, dwie kompletnie różne serie. Naprawdę dwa kompletnie różne podejścia do tematu Space Simów. Kropka. Saw those raiders off. You survived too. I suppose you want payment now. O, reputację zyskaliśmy. Co ciekawe. The skunks picked up a bit of damage. We should get that looked into. Evochron Renegades. No w ogóle cała seria Evochron to jest taka też, to już bardziej pod Elitkę i Star Citizen podpada. Mimo, że jest single playerowe, to bardziej pod to podpada, bo to taki bardziej symulator, taki symulator. A tymczasem w serii X to nie jest symulator, znaczy, bo to można w różny sposób można patrzeć na pojęcie symulator. To jest symulator bardziej niesymulatorowy, o. Wiem, że to bez sensu brzmi, ale to ma, ale względnie ma sens. Dobra, muszę znaleźć inżyniera. Co
Co my tu mamy? Potrzebujemy jakiejś stacji, żeby znaleźć inżyniera. Na przykład takiej stacji. Ja powiem trochę, pobadajmy sobie, a co? Dobra, to było trochę niebezpieczne. Bo śmieszny system w tej grze jest taki, że po lewej stronie macie taką podobiznę na naszym panelu, macie podobiznę naszego statku i macie takie dwa paski, które jeden się co chwilę zapełnia i opróżnia. Ten pasek to jest pasek energii, który może być spożytkowany albo na przyspieszenie, albo na tarczę. Troszeczkę nie czuję się przekonany do podziału energii po prostu na tarczę albo na dopalacz. Czuję, że jednak statek zbyt szybko nie lata tutaj, więc tak. To jest trochę dziwne, ale niech powiedzmy, że to. Znaczy, czy to ma do końca sens, to bym tak polemizował, ale powiedzmy, że jakiś tam ma na pewno. Dobra, co tu jeszcze możemy sobie zbadać, pobadać? O, tu mamy jakieś ciekawe rzeczy. Trzeba będzie zaraz zedukować w sumie. Zdecydowanie. To jest co? Co tam się tutaj myga? Czy jest to jakiś inżynier na pokładzie? Nie ma tutaj niestety. No, to jakieś inne gry nie przewiduje. O, tu mamy bar. Jest, o, jest inżynier. This is the Albion Skunk. Requesting permission to dock. Docking permission granted. You are welcome here. No, w ogóle jakieś animacje tu dodali, lol, wcześniej ich nie było. Nie przypominam sobie przynajmniej tego robocika czyszczącego nam lakier. Lol. What the fuck? WTF. Dobra, nie wiem, nie wiem czy chcę wiedzieć. Fajne jest to, że dodali w ogóle funkcję biegu. Chyba wcześniej nie było możliwości biegania. A przynajmniej sobie nie przypominam. O! Oficer pokładowy też, znaczy obronny. Show me your skills. Oczywiście nie wiem czemu nie widzę jego skilli. O szczegół. Zatrudniam cię. O Jezus! 148 tysięcy, Boże! Nie za droga jesteś? Troszkę nie za drogo się liczysz. Tu nie dojdę. No dobra. A gdzie ja dojdę i co my tu mamy? Arms dealer. Możemy sobie ulepszać sprzęty, chyba. Bo dokupować różne sprzęty, może w ten sposób. Menadżer. Nie wiem po co menadżer, ale dobra. Space farmer. Lol. Przepraszam. Tutaj nie znajdziemy ciekawego. Mechanik. Junk dealer. Show me your wares, please. May we meet again. A mechanik to co? Reconfigure cockpit. A, bo ono w ogóle chce zmienić wygląd kokpitu. Też w którymś update to dodali. Modyfikacje broni, brak. Trade. Chcę kupić silniki na przykład. Ja na przykład te jakieś silniczki mam. No w sumie potem spoko upgrade'y widzę silników, można sobie kupić. Chyba. Tylko że to kosztuje 2-4 miliona, dobra nie stać nas. A na przykład tarcze lepsze.
też nas niezbyt stać. A na przykład broń? O, broń byłaby fajna. Bo ten jest tragiczny. Też troszeczkę drogie. Inertial Hammer, co to jest? Damage per second 7200, a te moje Pulsed Laser, Mazer 600. Skanery jakieś. Nie stać. Targeting system, o. To byłoby ciekawe. System wspomagania celowania, to może być całkiem przydatne. Szczególnie, że jest tani. Chyba będę mógł go zamontować, mam nadzieję. Dobra, kupmy go. Dobra. Nie wiem, czy to było warte zakupu, ale kupiłem. Dobra, czy... O Boże, coś mi się... Co się dzieje? Musimy gdzieś tam się dostać. Musimy jakoś wrócić. Cholera wie jak. Dobra, gdzie ten... Tam. A jak my tam się mamy dostać, się pytam. A, to są drzwi jeszcze, lol. I tu można przejść. A, takie buty. Hello, pilot. What can we offer you? Napraw statek, to po pierwsze, bo troszkę się uszkodził. Dzięki wielkie. A po drugie, chciałbym cię zatrudnić. Trochę nic nie widzę. Thank you for hiring me, sir. You'll not be displeased. Mam też teraz tego oficera nająć, tylko mnie nie stać na niego w tym momencie. Co zabawne. Teraz akurat jeszcze... No, chodź tu. Może trochę nie mam niską ilość klatek na tych statkach, ale dobra. Arms dealer. Mogę coś sprzedać? Mogę sprzedać... Te rakiety, one są nie powiem do czego. Dobra, to nadal będzie za mało. Nadal będzie za mało, widzę. Until next time. Boże, jaki w ogóle znik kradzie. Masakra. Hello, defense mate. Officer, ile kosztujesz? Kuźwa, nie stać nas. Po co ten software kupiłem? To nie było mądre. Equipment vendor. Mogę coś sprzedać tobie? Nie mogę. Sure, let's do it. Good luck. Marine officer, recruiting officer, manager. Dobra, teraz jakoś można było wrócić na statek. W trybie ekspresowym. Kurde, po co ja to kupiłem? Nie jesteś na nikogo. Jak ja w tej głupiej grze mogę cokolwiek zarobić albo sprzedać? No bo wróciliśmy. Na statek. Chciałem przejść trochę syfu, który mamy na pokładzie. To mam w ogóle naszą jakąś reputację. Kurde, sporo rzeczy przydatnych w końcu dodali w tej grze.
Dobra, i co mogę sprawić, co ja mam tutaj w środku? Mam jakieś śmieci na pewno, nie? Tylko... Zbieram jakieś śmieci, nawet nie wiem po co, na co mi one są. No muszę tego defense oficera, kurde. Felas. O, misja transportowa. Briefing. No dobra, weźmy. Dobra. Muszę tam podlecieć, zobaczymy. Nie robiłem jeszcze w ogóle misji pobocznych kompletnie w tej grze. Kompletnie, ani razu. Ciekawe mnie, jak to wygląda i działa tutaj. Albion Skunk, requesting permission to dock. Docking permission granted. I co teraz? Musimy pogadać z kimś tam. Muszę z nim tam aż pędzić tam. No dobra, pobiegnijmy w trybie ekspresowym. Gdzieś tu pewno będą schody w dół, podejrzewam. Scrap metal trochę zebraliśmy, o. Pestycydy. I co potem? Mogę to jakoś sprzedać? Pamiętam, że to jakoś potem sprzedawałem, tylko nie pamiętam jak. Kompletnie. Jakś to potem się sprzedawało. Tylko serio, kompletnie pamiętam, jak to się robiło. No, z tą osobą muszę pogadać. A teraz musimy polecieć do Watergate. Musimy się pospieszyć, bo chyba mamy limit czasowy, co ciekawe, z tego co widzę. Dawaj, dawaj, ciśnij! Ciśnij! Trochę gra mi zaczyna mocno spowalniać, mam 25 FPS-ów. Ale to chyba niektóre te sektory tak mają, niestety, że ilość klatek jest, no, słaba, nie? No można strzelać, ale chyba nie na stacji. Na stacji chyba nie można strzelać. Co innego oczywiście w kosmosie, tak? Ale na samej stacji raczej nie. Nic mi nie wiadomo, żeby można było strzelać. Dobra, Flight Watergate. Okej. Okay. Teraz do... Caspit Sprint polecieć. Transmitting new coordinates to following ships. Tak jakby nie patrzeć, bo wymyślił aktualnie w kosmiczną taksówkę. Dobra, puśćmy. I musimy zadokować do fabryki. Fabryki ogniw energetycznych, z tego co mi się wydaje, czy coś w ten deseń. Szkoda, że tak mało energii mamy w tych zbiornikach naszych. No, bardzo mocno ograniczony lot możemy sobie pozwolić. Tak, gdyby była polska gra, to byś już dawno zbankrutował, gdyż aby... żeby była polska, to byś dawno zbankrutował, bo... aby podróżować kosmicznymi autostradami, musiałbym zapłacić 10 zł. O, sama prawda.
if that is for me. No. Misja wypełniona, hajsy przelane. Jaki w ogóle koleś? No dobra, hajsy się zgadzają. Hajsy się zgadzają, haha. Ej, podoba mi się to, że mamy tutaj, kurczę, Jezu, bez kitu. W tę grę w końcu da się grać. Bez kitu, nie? Da się to w tym momencie grać, naprawdę nie ma jakichś większych problemów. Jest tutaj wiele udogodnień, o których wcześniej po prostu można było marzyć w tym momencie, nie? Naprawdę. Zupełnie inna gra. Czy pamiętam Interstellar Rift? Pamiętam, ale nie wiem, czy to rozwijają, bo nie miałem czasu akurat tym się zainteresować. Co ty tam, Kuba, podsyłasz? Jeżeli mogę się spytać. A, Interstellar Rift mi tam podsyłasz. Dobra, panie. Wiem, czy później znowu tym się zainteresuję, jak to będzie warte uwagi. Sma, to nie jest elitopodobna. Ta gra wyszła dużo, dużo przed elitą. Zresztą to jest seria gier, które wyszły długo, długo przed elitą Dangerous, ale wyszło oczywiście po serii Elite tej oryginalnej. Dobra. Tymczasem wypadałoby wrócić do misji. A żeby do niej wrócić... Guidance set to current... No dobra. Czy mamy tu jakichś oficerów obronnych? Zaraz. Trzeba gdzieś tu wylądować. Jeszcze raz. Defense officer. O, w sumie możemy zadokować. Czy mogę na przykład porozumieć się z tym oficerem bez potrzeby? Czemu nie? Jak się z nimi zatrudnicie, dziaduwo? This is the Albion Skunk, requesting permission to dock. Docking approved. O co w tej grze chodzi? No taki kosmiczny space sim. Latasz, fabułę rozwiązujesz, budujesz swoje imperium, rozbudowujesz swój statek, niestety do innego statku się nie przesiądziesz, ale możesz zmienić sobie kokpit za to w statku. Tego typu rzeczy ogólnie rzecz biorąc. Dobra, potrzebuję tego oficera. Ale czego nie mogę, czemu nie mogę go przyjąć w ogóle? I'm all yours, buddy. Hiring me was a damn smart move, sir. Dobra, kogoś zatrudniłem, tylko nie wiem, gdzie ten ktoś jest. Lol. Gdzie on jest? Lol. Zatrudniłem kogoś, kto nie wiem, gdzie jest. Return to ship. Chyba, że już na statku jest. Że go już kurczę, a musimy na pokładzie, tylko nie wiem, jak to sprawdzić, przyznam szczerze. Jak mogę sprawdzić, kto jest na przykład na pokładzie naszego statku? Z tego, co widzę, nie mogę. Strasznie dziwne pod tym względem. This multi-purpose craft was conceived by Argon Shipwrights as a long-range reconnaissance ship for use with a... No właśnie, gdzie mogę sprawdzić to? Calibrating HUD. Long range scanner activated. Dobra. Autopilot engaged. Autopilot disengaged. Dobra, zdekujmy w naszym misiaku. No,
This is the Albion Skunk, requesting permission to dock. No Dorio, no to jest ogólnie gra z fabułą. Jest pewien problem. Mianowicie ja nie wiem co ja robię. Teraz kto jest? Hear you, my friend. We hear you. Hearing you loud and clear, pal. Hear you, my friend. Comms channel open. Receiving you. Hearing you loud and clear, pal. I don't have all day. Split listens to you. Jak mogę sprawdzić? O zaraz, mam go. Mam, udało się. Starczyłem oficera obrony. Yes! Ej, udało się. Nie wierzę to co mówię, ale chyba się udało. Improving the skunk's armaments. This isn't a warship. We've already got guns and missiles. What else is there? Guns are one thing, drones are another. It would be nice to get out of trouble from a distance. Exactly. You can take the fight to them from afar or use a hacker drone to uncover useful intel on stations. Steady on now. I'm not a hacky-go-lucky kind of guy. Suit yourself. You'd be missing out on all the gossip. You can find drones for sale on some platforms. Aha, muszę kupić dronę. No dobra. Niech będzie. Najlepiej, gdy kogoś spytam w ogóle o kierunek, w którym mam się udać. To byłby niegłupi pomysł. Spróbujmy tego kolesia spytać się. Aha, on tutaj podróżuje. Tyle się spytałem go o zdanie. Dobra, gdzie mogę znaleźć? A, nie ma czasu na gadanie. Super pomoc, dzięki Bulwo. Gdzie mogę znaleźć dron? O. Dokuj na nieznanej stacji. O, tu nie chyba nie dokowałem. Na to by wyglądało. Czeka mnie kawałek do przelecenia. 9 kilometrów. Dobra, powiem wam tak. Ta gra zaczyna mi się naprawdę podobać. W sensie w tym momencie zaczyna to mieć ręce i nogi. W końcu po tych 3 latach od momentu, gdy ta gra wyszła, nie? Działa w miarę ok. Jest jakieś tam w miarę. Nie baguje się zbytnio. Historia nie jest jakaś szalona, ale i tak w sumie warto pograć. Żeby dla na przykład budowania swojego imperium itp. itd. Wygląda na to, że gdyby w tym stanie ta gra wyszła. Na pewno nie byłoby tyle hejtów. Oczywiście nadal byłyby hejty, że nie można zmieniać statków, że tylko jednego jesteśmy.
Jesteśmy tylko do jednego zmuszeni sterowania, no ale to byłby jeden tylko z niewielu problemów w tej gry. A nie to, że cała gra jest problemem, nie? Dobra, gdzie miałem zedukować? Zaraz, bo się zgubiłem. Boże. Gdzie miałem zedukować? Cześć, Makarniuś. Wydaje mi się, że na tym będziemy mogli zakończyć to nagranie na tubę. Takie mocno testowe. Zobaczymy, jak bardzo się przyjmie. Mam nadzieję, że to się podobało. I na pewno będę to teraz sobie dalej kontynuował. No. Tak więc w sumie na tubą dziękuję za uwagę. Streamy proszę nie odchodzić. Zaraz kontynuujemy.